Witam Państwa, Jacek rozpoczynamy raport PCH24. Oto tematy dzisiejszego programu. Wyciąganie wniosków z postawy większości duchownych wobec epidemicznych obostrzeń, profesor Horban na cenzurowanym, a także czwarta fala, która zapomniała, że ma przyjść tak wcześnie. Zapraszam na program. Nie sądzę, byśmy stanęli na wysokości zadania w taki sposób, w jaki mogliśmy, powiedział biskup Joseph Strickland, odpowiadając na pytanie Mata Frada. Czy biskupi właściwie zareagowali na epidemię koronawirusa, podporządkowując się decyzjom władz świeckich ingerujących w kompetencje kościoła? Praktycznie w każdym wymiarze życia wiarą i będąc dusz pasterzem, nie stanąłem na wysokości zadania tak, jak powinienem był, dodał teksański hierarcha, będąc gościem programu Frada Pines with Aquinas. Biskup zastrzegł, że należy być ostrożnym w ocenach, kiedy patrzy się przez soczewkę dnia dzisiejszego, mając wiedzę opartą na doświadczeniu. Ponad rok temu pewne rzeczy nie były takie oczywiste. Przypomniał, że nie zamknął kościołów w swojej diecezji w marcu 2020 roku, kiedy epidemia dotarła do Teksasu, ale zawiesił publiczne odprawianie mszy świętej, ulegając nakazowi władz. Z drugiej strony biskup Strickland uznał, że ogólna dyspensa od mszy świętej była niepotrzebna. Przepisy prawa kanonicznego już uwzględniały jego zdaniem takie sytuacje, gdyż mówią o tym, że osoba poważnie chora lub mająca poważne powody jest zwolniona z obowiązku uczestnictwa w niedzielnej mszy świętej. Przyznał za, zatem, że nie odwołał się wówczas, kiedy epidemia dotarła do jego diecezji, do przepisów kodeksu prawa kanonicznego, a tak powinien był postąpić. Biskup Strickland odwołał się natomiast do prawa kanonicznego w maju tego roku, kiedy otworzył kościoły, zwracając uwagę wiernym, że jeśli są poważnie chorzy, narażeni na komplikacje związane z zakażeniem koronawirusem, cierpią z powodu chorób przewlekłych, to nie są zobowiązani do uczestnictwa we mszy świętej. Chrystus nie wymaga od nas, byśmy wlekli się na mszę świętą na wpół martwi i może narażali innych na jakąś poważną chorobę, czy naprawdę narażali nasze zdrowie w niepotrzebny sposób, dodał biskup. Patrząc z perspektywy czasów, stwierdził, że powinien był odwołać się do tych przepisów kodeksu, a nie udzielać generalnej dyspensy np. dwudziestolatkowi, który cieszy się doskonałym zdrowiem. Zauważył także, że z drugiej strony prawo kanoniczne mówi o tym, iż nie można wymagać od ludzi czegoś, czego nie mogą w rozsądny sposób zrealizować, np. w kontekście zakazu wchodzenia do budynków publicznych. Biskup Strickland wyraził nadzieję, że nauczyliśmy się na błędach, które popełniliśmy, i że w przyszłości nasze wybory będą najlepsze, rozsądne i w oparciu o wiedzę i wiarę, które mogą nami kierować. Teksański biskup wyraził jednocześnie nadzieję, że nie będzie kolejnego lockdownu, a jeśli do niego dojdzie, to decyzje będą podejmowane w wierności Chrystusowi i w wierności jego nauce, ale także będą uwzględniać świat, w którym się żyje. Konfederacja chce usunięcia profesora Andrzeja Horbana z Rady Medycznej przy premierze, której jest szefem. Poinformowali we wtorek podczas konferencji prasowej przedstawiciele tego ugrupowania Jakub Kulesza i Witold Tumanowicz. W ocenie polityków Konfederacji profesor Andrzej Horban swoimi kontrowersyjnymi wypowiedziami o możliwości wprowadzenia obowiązku szczepień czy kar dla osób, które się nie zaszczepiły przeciwko COVID-19, przekroczył nieprzekraczalną granicę i dlatego premier Mateusz Morawiecki powinien usunąć go z Rady Medycznej. I funkcji głównego eksperta premiera do spraw COVID-19. Podczas zorganizowanej w tej sprawie konferencji prasowej poseł Kulesza zacytował niektóre wypowiedzi profesora Horbana w sprawie przymusu szczepień i karania za niezaszczepienie. W jednym z programów Horban został zapytany, czy panu się otwiera nóż w kieszeni, jak pan widzi posłów, którzy jeżdżą do domu dziecka i tam uniemożliwiają zaszczepienie dzieci. Lekarz odpowiadał, gdybym umiał się posługiwać tym nożem, to pewnie bym się posłużył. Jest to wielki skandal, że osoba na takim stanowisku wypowiada takie kwestie. Jest to nie pierwszy raz, gdy profesor Horban wzbudza takie emocje wśród obywateli. Wśród społeczeństwa, powiedział poseł Kulesza. W jego ocenie cytowane słowa z ust doradcy premiera nie powinny paść, a taka osoba nie powinna być doradcą kogokolwiek, a szczególnie pełnić poważnej funkcji takiej jak doradca premiera polskiego rządu. Witold Tumanowicz zacytował z kolei inną kontrowersyjną wypowiedź profesora Horbana, która brzmiała świeżbina z ręka, by rekomendować przymus szczepień. Dodał, że z informacji, do których dotarła konfederacja, wynika, że profesor będzie rekomendował różnorodne kary dla osób, które nie mają szczepień, czyli segregację sanitarną. Nie da się ukryć, że dużo bardziej opłacałoby się kupić profesorowi Horbanowi konsole i kilka gier RPG w których mógłby realizować swoje niespecjalnie tajone ambicje. W związku z polityką grubej kreski, która w praktyce wynika z motu proprio tradicionis custodes, jeden z brazylijskich biskupów zdecydował się na osobliwy, a przy tym nader prosty ruch, zezwalając na nieskrępowane odprawianie tradycyjnej mszy świętej wszystkim księżom wyświęconym przed 16 lipca 2021 roku, czyli dniem ogłoszenia przez papieża Franciszka regulacji ograniczających dostęp do klasycznego rytu. Ordynariusz brazylijskiej diecezji, Petropolis biskup Gregorio Paishao w ramach lokalnej recepcji Traditionis Custodes stwierdził, że klasyczny ryd rzymski nie powodował problemów w jego diecezji i pozwolił na odprawianie starej mszy. Decyzja hierarchy ma jednak pewną adnotację, mianowicie dotyczy kapłanów, którzy przyjęli święcenia przed 16 lipca, co z tymi, którzy dopiero będą wyświęceni, tego nie dowiadujemy się ze skromnych przecieków medialnych. Wiemy natomiast, że brazylijski biskup wezwał jednocześnie, aby nowa msza była celebrowana przez naszych duchownych zgodnością i wiernością księgom liturgicznym, bez dziwactw, które łatwo degenerują w stronę nadużyć. Biskup Aishao mianował też specjalnego delegata do spraw klasycznego obrządku rzymskiego. Został nim ksiądz Antonio de Palua z Bractwa Kapłańskiego św. Jana Marii Wianeja. Biskup Gregorio Paishao jest benedyktynem i organistą, a jako członek brazylijskiego episkopatu odpowiada za ewangelizację. Ciekawe, czy będzie odpowiadać również za ewangelizację ludzi urodzonych po 16 lipca. Jesteśmy u początku czwartej fali epidemii. Szczyt tej fali, prognozowany dotąd na przełom września i października, może przesunąć się na październik, stwierdził we wtorek podczas covidowej konferencji prasowej rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Na pewno nie jest to miarodajny obraz epidemii. Widzimy tydzień do tygodnia, a to jest najlepsze porównanie, że mamy wzrost w granicach 5%. Jeszcze niedawno te wzrosty były w granicach 20-25%. To spowolnienie nie oznacza jednak, że spowalnia epidemia, powiedział Andrusiewicz. Zachwianie trendu, jak nas już nauczyła epidemia, co jakiś czas ma miejsce. Na pewno jesteśmy u początku czwartej fali, nikt nie może mieć wątpliwości, że czwarta fala się zbliża i musimy być do niej przygotowani, podkreślił. Pytany o możliwy szczyt czwartej fali, Andrusiewicz wskazał, że do niedawna wszystkie prognozy mówiły, iż może on nastąpić na przełomie września. I października, ale biorąc pod uwagę dzisiejsze i ostatnio tygodniowe spowolnienie, myślę, że ten szczyt może przesunąć się na październik, ocenił, jak mówi znane przysłowie, odnoszące się do wrześniowych solenizantów: Gdy na świętego Prota jest pogoda albo słota, to na świętego Hieronima deszczyk jest albo go nima. Krążą pogłoski, że przełożeni Bractwa Świętego Piotra, Bractwa Chrystusa Króla, Instytutu Dobrego Pasterza i innych zgromadzeń zostaną wezwani do Rzymu, aby dyskutować nad implementacją tradycjonizmu stode. Stwierdzi dr Taylor Marshall w najnowszym podcaście. Zdaniem katolickiego autora, idzie czas wielkiej próby dla wspólnot Summorum Pontificum. Autor książki Infiltracja. Spisek, który ma zniszczyć Kościół od środka i popularnego podcastu apologetycznego w serwisie YouTube skomentował nieoficjalne doniesienia z Watykanu, wedle których papież Franciszek planuje spotkanie z przełożonymi zgromadzeń kapłańskich przywiązanych do tradycyjnej mszy świętej. Zdaniem doktora Marszala strategia papieża Franciszka zmierza do zepchnięcia wszystkich tradycjonalistów w swego rodzaju koziróg, czemu ma służyć likwidacja komisji Eklezja Dei, która dotychczas oddzielała Bractwo Świętego Piusa X od innych tradycjonalistów i przeniesienie tych drugich spod auspicji Kongregacji Nauki Wiary pod zwierzchność superliberalnej, niebezpiecznej kongregacji do spraw kultu bożego i dyscypliny sakramentów, której nowym prefektem jest arcybiskup Artur Roche, którego arcybiskup Carlo Maria Vigano określił zaciekłym wrogiem mszy świętej wszechczasów. Ma temu służyć wreszcie nowe motu proprio tradicionis custodes, które pokazuje jasno dążenie do do zlikwidowania dywersyfikacji i pluralizmu, z których w ramach życia kościelnego korzystały dotąd wspólnoty przywiązane do tradycji. Uważam, że strategia papieża Franciszka, o której nie mówi wprost od kiedy w 2015 roku zaczął być miły dla Bractwa Piusa 10, polega na utrzymywaniu ich w zadowoleniu, a potem spychaniu wszystkich tradycjonalistów w oficjalnych strukturach w stronę Bractwa, żeby zgromadzić wszystkich w jednym miejscu i po wszystkim zamknąć za nimi bramę, przekonuje Taylor Marshall. Uważa on jednak, że tak zdecydowane działania będą przeciwskuteczne, a im mocniejszy będzie atak, tym prędzej dojdzie do reakcji ze strony wiernych, która doprowadzi do ostatecznego zwycięstwa tradycji i tradycyjnej mszy świętej. Na podstawie watykańskich pogłosek publicysta sugeruje, że do spotkania dojdzie we wrześniu, a przebiegnie ono jego zdaniem według następującego scenariusza. Przedstawiciele Watykanu wyrażą uznanie dla pracy i dzieła tradycyjnych instytutów, po czym postawią żądanie, aby dowieść w sposób pewny, że każdy ksiądz i każdy seminarzysta przyjmuje w 100% nauczanie soboru watykańskiego II oraz ważność i godziwość nowej mszy, co będzie warunkiem do wyrażenia zgody na dalszą działalność. Będzie to test lojalności wobec Watykanów Mówię. Kolejnym warunkiem może być jego zdaniem zgoda na odprawianie przynajmniej okazjonalnie nowej mszy, jak również bezwzględny wymóg, by przynajmniej raz w roku wziąć udział w koncelebrze mszy Krzyżma w Wielki Czwartek. Ów wymóg koncelebry pojawił się już we francuskiej diecezji Dijon, z której biskup usunął księży bractwa właśnie za bractwa świętego Piotra właśnie za odmowę sprawowania nowej mszy i koncelebry. Przełożeni, jak sugeruje dr Marszal, będą mieli dwie drogi, albo zgodzić się na to wszystko, co wprawdzie nie zniszczy tradycyjnego ruchu, ale będzie stanowiło jego poważne stopnienie w oficjalnych strukturach, albo opór, w przypadku którego trudno, jak wskazuje autor podcastu, przewidzieć skutki, a który może spowodować nowe rozłamy w środowisku. Na koniec Taylor Marsza zachęcił do podjęcia walki poprzez świętość życia i codzienne odmawianie różańca, oraz zasugerował, że konsolidacja środowisk przywiązanych do tradycji jest dobrym środkiem, by przeciwstawić się, a przynajmniej zminimalizować skutki nadużycia władzy ze strony papieża Franciszka. To był raport PCH24, Jacek Orzuk. Dziękuję Państwu za uwagę i przypominam o możliwościach wsparcia naszego kanału. Do zobaczenia.